Tadeuszu, jesteśmy w hotelu Polanka w Krośnie na uroczystej premierze książki Katarsis Piątej Komory Serca Kamili Bogackiej. Co ty sądzisz o danej pozycji wydawniczej? Czy ta książka faktycznie jest książką patriotyczną? To jest więcej niż pozycja wydawnicza. To jest nawet więcej jak dokument. To jest przepojona patriotyzmem książka, którą pisze wybitna kobieta o bardzo mądrym swoim ojcu, zasłużonym dla Polski, dla ojczyzny, który brał udział w I wojnie światowej, a poza tym był uczestnikiem i rozmawiał osobiście z prezydentem Wilsonem dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie mogę u ciebie nie zapytać, jakie wyróżnienie w dniu dzisiejszym przez ciebie zostało wręczone Kamili Bogackiej, lub ewentualnie zapytam inaczej, jaka to była nominacja, do jakiej nagrody? Właśnie. Bardzo dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Kto jak kto, ale jest wyjątkowa okazja, żeby podziękować Kamili, a jednocześnie utrwalić w pamięci Polaków pamięć jej ojca. Dlatego też była to nominacja do uhonorowania Kamila Bogackiego pierścieniem niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. A składa się doskonale, ponieważ w tym samym czasie, 25 sierpnia, będziemy przekazywali pierścień niepodległości do Muzeum Wilsona w Stanach Zjednoczonych. Tego Wilsona, który dla Polski uzyskał niepodległość, przepraszam za takie porównanie, ale ogromne jego zasługi są, i do którego przyczynił się również sukcesu pan Kamil Bogacki. Poza tym będziemy ten pierścień przekazywali do budowanego Muzeum Pamięci generała Władysława Andersa. Jak obecnie wyglądają przygotowania do najbliższej gali, tak zwanego mitingu z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej? Panie redaktorze, jak pan wie, jesteśmy na bieżąco, przygotowania trwają, będzie to wyjątkowe wydarzenie, jedyne raz na 100 lat. Następnym będzie za 100 lat. My mamy to szczęście, jednocześnie chyba i taki przypadek, że w stulecie Bitwy Warszawskiej będziemy mogli podziękować naszym bohaterom, którzy walczyli o naszą niepodległość, o naszą wolność. Będziemy mogli uczcić w sposób taki patriotyczny, a więc będzie wystąpienie pana Longina Pastuszaka na temat prezydenta Wilsona, jego zasług. Będzie wystąpienie panów generałów odnośnie Bitwy Warszawskiej. Jednocześnie uhonorujemy pierścieniem patrioty i pierścieniem niepodległości wielu tam wybitnych, prawda, naszych zasłużonych dla kraju ludzi. Na samo zakończenie chciałem dowiedzieć się, z racji tego, iż panuje obecnie pandemia koronawirusa, a pan prezes jest w grupie tych najbardziej narażonych na COVID-19. Czy pan w międzyczasie udało się jednak wyjść z tego bez szwanku, nie zachorować na COVID-19? Nic podobnego, panie redaktorze, nic podobnego. My się koronawirusa nie boimy. Ono gdzieś tam jest, prawda, ale obok nas. Mamy inne zagrożenia. Są wypadki drogowe, są, prawda, inne tragedie ludzkie. Koronawirus też gdzieś jest. Prawdopodobnie musimy nauczyć się z nim żyć. Dobra, to tyle.